Karol Rogowski. Część dalsza relatywistyków i relatywistycznych rzeczy. I praktycznie przez cały czas tutaj teoretyczne zagadnienia się pojawiają. A co gdyby spróbować to odnieść do rzeczywistości? I padło w pewnym momencie takie fajne pytanie, nad którym ja się nie zastanawiałem nawet, a to pytanie zadał mój camera guy. Otóż pytanie brzmiało, przy jakich prędkościach należy stosować wzory relatywistyczne, przy jakich wzorach należy stosować wzory relatywistyczne, a przy jakich wzory klasyczne? I zdałem sobie sprawę wtedy, że mogę to pokazać i tak będzie fajnie. Okej, to same te wzorki rozbijają się wokół tego, że obydwa te czasy połączone są tym pierwiastkiem. VC do kwadratu i pierwiastek. Czyli te obydwa czasy byłyby takie same, gdyby ten, w przybliżeniu takie same, gdyby ten pierwiastek miał jakąś wartość, ja sobie przyjmę, że będzie się różnił od jedynki o 1%. Czyli ten pierwiastek będzie wynosił 1,01%, bo jeżeli on by był równy 1, to wtedy ok. Tutaj natomiast on byłby, ja przyjmuję 1,01, no to policzę wtedy, co się stanie, jeżeli on będzie równy 1,01. Podstawiam to do tego całego pierwiastka i na tej podstawie wyznaczę prędkość, dla jakiej ten błąd by wynosił 1%. Czyli w tym przypadku mnożę to tutaj, przenoszę i podnoszę jednocześnie do kwadratu. To podniesione do kwadratu daje taką śmieszną coś, 1,0201. Jednocześnie wymnażam to przez jedynkę i przez minus VC do kwadratu otrzymuję 1, czyli to, co jest tutaj, razy 1,0201, czyli to razy to, to jest w kwadracie, minus to w kwadracie razy ten człon, czyli 1,0201 V kwadrat przez C kwadrat. W takim razie to przenoszę na tą stronę, to tutaj i mnożę przez C kwadrat. Otrzymuję wtedy to, co zostało przy VC, czyli 1,0201. Natomiast jeżeli od tego odejmę jedynkę, to będzie 0,0201 i razy C kwadrat, czyli taka zależność. Następnie to wrzucam tu pod spód i pierwiastkuję. Wychodzi, że V w przybliżeniu jest równe 0,14C, czyli przy takiej prędkości 0,14C wychodzi błąd między tym a tym około 1%. W takim razie chciałbym to jeszcze odnieść w jakiś sposób do rzeczywistości i przemnożę sobie te 0,14 razy C i zobaczę, co mi wyjdzie. 0,14 razy C daje 4,2 razy 10 do 7 metra na sekundę. Jeżeli to przedstawić w kilometrach na sekundę, to będzie 42 tysiące kilometrów na sekundę. Dobrze, otrzymałem jakąś wartość, ale zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, jak to odnieść dalej do rzeczywistości, czyli jaka była największa prędkość, jaką dotychczas człowiek osiągnął w podróżach tych kosmicznych, międzygwiazdowych itd. I po przeszukaniu internetów okazało się, że było to 70,2 km na sekundę. Tyle. I czytałem, że to była jakaś sonda, która przelatowała w odległości ileś milionów kilometrów, około chyba 43, od Słońca i była rozpędzana siłą grawitacji Słońca też, między innymi. W każdym razie jej prędkość, ta największa zanotowana, to było w 1976 bodajże, wynosiła tyle. Czyli żeby uwzględnić efekty relatywistyczne z tym błędem 1%, jest taka prędkość. Teraz spójrz sobie, jaka jest różnica między jednym a drugim. Okej. I to może być też między innymi dowodem na to, to co powiedziałem w którymś filmie, że ci, którzy byli na Księżycu, są o sekundę młodsi niż powinni w rzeczywistości być. Czyli przy takich wartościach może ta sekunda by się gdzieś zgadzała, może części setne sekundy. Zostawiam do pomyślenia. Zadanie o kinetycznych energiach z Karolem Rogowskim. Masa elektronu 9,11 razy 10 do minus 31 kg, czemu powiedziałem pi, kilograma, razy, znaczy bez razy. Prędkość elektronu 3/5 c i mamy obliczyć energię kinetyczną elektronu, dlatego jest potrzebna jego masa, żeby obliczyć energię kinetyczną i prędkość, z jaką się porusza, czyli w tym przypadku 3/5 c. Ja zacznę od tego, że jeszcze raz sobie wyprowadzę ten wzorek na energię kinetyczną. Energia całkowita, czyli mc kwadrat, cudowny wzór Einsteina, energia całkowita, czyli mc kwadrat, równa jest energii kinetycznej i energii spoczynkowej. Spoczynkowa to jest m0c kwadrat, kinetyczna to jest ek. I przypomnę, tutaj nie wstawiać mv kwadrat na 2, bo przyjadę i znajdę. Mc kwadrat równa się energia kinetyczna plus m0c kwadrat. Za m trzeba podstawić wzorek na masę relatywistyczną, czyli m0 przez pierwiastek równa się energia kinetyczna plus m0c kwadrat. Następnie, skoro potrzebuję energii kinetycznej, to to przerzucam tu i wyciągam m0c kwadrat przed nawias. Czyli m0c kwadrat stoi przed nawiasem. Następnie mam otworzyć nawias, otwieram nawias i w nawiasie otrzymuję tak. Oto 1 przez pierwiastek minus 1, czyli 1 przez pierwiastek minus 1. Następnie jestem w stanie podstawić wartości, czyli masa elektronu to jest 9,11 razy 10 do minus 31 kg razy prędkość światła do kwadratu, czyli 3 razy 10 do 8 do kwadratu, czyli będzie 9 razy 10 do 16. Otwieram nawias. 1 przez
1 minus 3 piąte, bo taka była prędkość, c przez c do kwadratu minus 1. I teraz taka fajna rzecz, bo pomyślałem sobie w trakcie, że niektórzy mogliby próbować oto oło wklepywać w kalkulator. A to jest bez sensu. Dlatego, że można to bardzo szybko i fajnie, zgrabnie sobie policzyć. Otóż 3 piąte c przez c to jest 3 piąte. 3 piąte podniosę do kwadratu, będę miał 9 dwudziestych. Od jednego odjąć 9 dwudziestych, należy jedynkę sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli będzie 25 dwudziestych przez minus 9 dwudziestych, czyli 16 dwudziestych. Pierwiastkuję, z 16 dwudziestych pierwiastek, oczywiście dodatnie, bo tutaj to nie jest matma, więc zostają tylko dodatnie. Z 16 dwudziestych pierwiastek to jest 4 piąte. 1 przez 4 piąte to jest 5 czwartych, minus 1, 1 czwarta, czyli 0,25. I bez wklepywania w kalkulator wszystko genialnie zostało obliczone. Dalej tą 1 czwartą razy 9, 11 razy 9 i zostaje już ten człon 2,05 i do tego jeszcze te potęgi, czyli minus 31 plus 16, tutaj po przesunięciu wychodzi 2,05 razy 10 do minus 14 joula. Taką energię kinetyczną posiada elektron o masie 9,11 razy 10 do minus 31 kg oraz poruszający się z prędkością 3 piąte c. Był elektronek, teraz będzie protonek. Protonek ma inną masę niż elektronek, troszkę większą. Protonek. Protonka masę obliczyć, jeżeli w układzie nie związanym z nim, bo w układzie związanym z nim to masę można sobie sprawdzić w karcie wzorów. Natomiast trzeba obliczyć masę, jeżeli elektronek, protonek. Protonek porusza się z prędkością 0,7c, nie napisałem tego. V równa się 0,7c, mam nadzieję, że widać. Trochę lepiej. V porusza się z prędkością. Tak, napisałem to, okej, okay, dzięki. Dzięki, napisałem to. V porusza się. Dobra, wróć. Proton porusza się z prędkością 0,7c. Masa jego własna to jest 1,67 razy 10 do minus 27 kg. Oczywiście nie musisz pamiętać wszystkich tych stałych, one są w karcie wzorów, jaka jest dołączona do matury, tylko ja jestem durny i pamiętam to wszystko. Taka pamięć. V0,7c, masa protonu 1,67 razy 10 do minus 27 kg, obliczyć jego masę w układzie niezwiązanym z protonem oraz energię kinetyczną, jeżeli porusza się z tą prędkością i wyrazić tą energię w mewach. W sensie mewy to nie są te takie o, tylko to są megaelektronowolty. To do zapamiętania, megaelektronowolty. I ja zacząłem sobie od masy, wziąłem ten wzorek na masę relatywistyczną, gdzie masa to jest m0 przez 1, ten minus v przez c kwadrat i pierwiastek. Ten pierwiastek się powtarza przez cały czas. Tu podstawiam masę własną, czyli 1,67 razy 10 do minus 27 kg. Dzielę przez pierwiastek, czyli 1 minus 0,7c, przestań się śmiać, 0,7c przez c podnoszę do kwadratu. Pierwiastkuję, wychodzi mi 2,34 razy 10 do minus 27 kg. Tyle mi właśnie wychodzi. O. Następnie energia kinetyczna. W poprzednim zadanku wyprowadziłem ten wzorek, dlatego nie będę tego robił jeszcze raz. Natomiast energia kinetyczna to jest masa spoczynkowa razy prędkość światła do kwadratu, otworzyć nawias, 1 przez pierwiastek, minus 1 i podstawić. Masa spoczynkowa to jest 1,67 razy 10 do minus 27 razy 3 razy 10 do 8 do kwadratu. Otwieram nawias, 1 przez, tutaj jest pierwiastek, nie dopisałem, minus 1 i teraz jak w poprzednim zadaniu pokazywałem, że jeżeli tu jest 3 piąte, to jest to łatwo zrobić. Tutaj natomiast jest problem, bo jeżeli podniosę 0,7 do kwadratu, będę miał 0,49, odejmę od jedynki, to będzie 0,51. Pierwiastek 0,51 jest taką trochę brzydką liczbą, dlatego to już raczej trzeba wklepać w kalkulator. I po wklepaniu tego w kalkulator wychodzi 6,02 razy 10 do minus 11 joula i ten wynik trzeba przedstawić w mewach, w megaelektronowoltach. To zrobię w następnym wejściu. Tą energię teraz przedstawić trzeba w tych. Taka, co robię? 6,02 razy 10 do minus 11 joula. Taka wyszła energia protonu, natomiast chcę pokazać, ile to jest mew. 1 mew, czyli megaelektronowolt. Mega to jest 10 do 6, jedynkę przepisuję, została tutaj. Mega to jest 10 do 6. Ładunek elektronu to jest 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba, czyli to, razy volt, czyli joule przez kulomb. Joule, wiadomo co to jest kulomb, natomiast będzie w dziale związanym z elektrostatyką. Dział się będzie nazywał elektrostatyka i tam będzie, co to jest kulomb. Równa się. 1,6 razy 10 do minus 13, dlatego że jeżeli tu jest minus 19 plus 6 minus 13, 1,6 razy 10 do minus 13 joula. Następnie ze względu na to, że muszę to wyznaczyć w mewach, to skorzystam sobie z proporcji. O. 1 mew to jest 1,6 razy 10 do minus 13 joula. W takim razie x mew, bo nie wiadomo ile tych mew jest, to jest 6,02 razy 10 do minus 11. Proporcje działają tak. To razy to równa się to razy to, czyli to będzie to razy to przez to. Po zapisaniu, wymnożeniu, podzieleniu wychodzi x równa się 376,25 mewów, megaelektronowoltów. Czas życia mezonu pi plus w układzie z nim związanym wynosi 2,5 razy 10 do minus 8 sekundy. Oblicz, jaką prędkością się porusza, jeżeli jego prędkość widziana, znaczy prędkość, droga. Jeżeli jego droga widziana z Ziemi przez przebyta podczas jego czasu życia wynosi 10 metrów. Czyli czas
w układzie związanym z nim samym to jest 2,5 razy 10 do minus 8, droga widziana z Ziemi to jest 10 metrów, obliczyć prędkość. Korzystając ze wzorków na ruch jednostajny, bo można się domyślić, że to jest ruch jednostajny, droga to jest V razy T. Przy czym ten czas to jest ten czas widziany z Ziemi, czyli ten czas będzie równy temu czasowi relatywistycznemu T' przez pierwiastek. No i to razy V. Teraz to muszę tak przekształcić, żeby z tych dwóch fałek wyszła mi fałka przed wszystkim i żebym dostał wynik. Czyli co robię? Mnożę TS razy ten mianownik, czyli S razy pierwiastek, 1 minus VC kwadrat do kwadratu i pierwiastkuję, równa się to, co mi zostało tu, czyli V razy T'. Dalej podnoszę do kwadratu ten obydwie strony równania, żeby pozbyć się tego pierwiastka. Otrzymuję S kwadrat razy 1, czyli S kwadrat minus S kwadrat razy V kwadrat przez C kwadrat, równa się, to podniosłem do kwadratu, V kwadrat razy T prim kwadrat. Następnie mnożę wszystko przez C kwadrat, S kwadrat C kwadrat minus S kwadrat V kwadrat C kwadrat się pozbyłem, dlatego że pomnożyłem wszystko przez C kwadrat, równa się V kwadrat T prim kwadrat C kwadrat. Następnie przenoszę wszystkie wyrazy, które zawierają V na jedną stronę, a wszystkie, które nie zawierają V zostawiam na drugiej stronie. Wychodzi mi po jednej stronie, po wyjęciu V kwadrat przed nawias, czyli to tutaj i V kwadrat wyciągam przed nawias, zostaje mi V kwadrat, otwieram nawias. S kwadrat, czyli to, plus V kwadrat, przepraszam, T prim kwadrat, C kwadrat. T prim kwadrat, C kwadrat równa się to, co zostało po drugiej stronie, S kwadrat, C kwadrat. Równa się S kwadrat, C kwadrat. Następnie, aby uprościć trochę obliczenia, dlatego że tutaj pojawiłoby się C kwadrat dwa razy i trzeba było dwa razy to podnosić do potęgi, czyli 3 razy 10 do 8 do kwadratu, żeby tego się pozbyć i trzeba było to zrobić tylko raz, podzielę obustronnie wszystko przez C kwadrat. W takim razie tu C kwadrat zniknie, tu C kwadrat zniknie, a pojawi się tu. Będę miał V kwadrat, otworzyć nawias, S kwadrat przez C kwadrat plus T prim kwadrat równa się, po zamknięciu nawiasu, S kwadrat. Nareszcie. Mogę teraz to podzielić przez ten nawias i spierwiastkować. Otrzymam V równa się pierwiastek z S kwadrat podzielone przez S kwadrat przez C kwadrat plus T prim kwadrat jest prim. Następnie podstawiam wartości. S to było 10 metrów, więc 10 do kwadratu przez 10 przez 3 razy 10 do 8. To wszystko do kwadratu, ja to rozbiłem na dwie części w sumie niepotrzebnie, dlatego pokazuję, ale można. Plus T prim, czyli 2,5 razy 10 do minus 8 do kwadratu i pierwiastek z tego wszystkiego otrzymuje 2,4 razy 10 do 8 metra na sekundę. Żeby to przedstawić w zależności od C, to by było 4 piąte C. Otóż. Pręd o długości własnej 2,2 metra wysyłamy w kosmos tak, że będzie się poruszał z prędkością 0,4C i jaka będzie jego długość widziana z Ziemi, jeżeli on będzie w kosmosie poruszał się z taką prędkością. Podstawić trzeba do wzoru. L równa się L' razy ten pierwiastek i to jest jedyny przypadek, kiedy przez ten pierwiastek się mnoży, a nie dzieli. W dylatacji czasu się dzieli, w masie się dzieli, w pędzie się dzieli, a w kontrakcji, czyli w skróceniu długości się mnoży, dlatego że to jest mniejsze od 1. O. Równa się, podstawiam tą wartość, 2,2 razy pierwiastek, wychodzi 2,02 metra. I teraz nie same obliczenia były ważne, natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz tutaj w tym zadaniu. Dlatego, że skrócenie długości następuje w kierunku zgodnym z kierunkiem prędkości, z jaką porusza się, znaczy z kierunkiem zgodnym z kierunkiem ruchu. O, czyli jeżeli pręd poruszałby się w tamtą stronę, to on by się skrócił tu, tak o tego by się zrobił, natomiast już w innych kierunkach by się nie skrócił. O. Obliczyć prędkość drugą, jeżeli mamy dwie cząstki, które poruszają się naprzeciwko siebie z prędkością V1 i V2, podane jest tylko V1, jeżeli wiadomo, że ich prędkość względna wynosi 0,85C, to trzeba znaleźć te V2. Zaczynam od wypisania wzoru na prędkość względną, kiedy cząstki poruszają się naprzeciwko siebie, czyli są tutaj dwie sumy, jeżeli poruszałyby się w tą samą stronę, czy miałyby zgodne zwroty, wtedy byłyby tutaj dwie różnice, czyli dwa minusy. V względne to jest V1 plus V2 przez 1 plus V1 V2 przez C kwadrat. I teraz tak to trzeba przekształcić, żeby dostać stąd V2. Przy czym te V2 występuje dwa razy. Co robię? To z mianownika mnożę, przerzucam tutaj, otrzymuję V względne razy 1 plus V względne V1 V2 przez C kwadrat, równa się V1 plus V2. Następnie czy w sumie zrobiłem to trochę za długo, ale okej, pokażę dwie możliwości. Teraz można było przerzucić to na tą stronę, wyjąć V2 przed nawias i wywalić tam, czy nie, V1 jeszcze tutaj, wtedy wywalić, ale wyjdzie to samo. Czyli można to przerzucić tu, V2 wyciągnąć przed nawias, V1 przerzucić na tą stronę i podzielić przez to, co jest w nawiasie. Ja przemnożyłem najpierw przez C kwadrat. Otrzymałem V względne razy C kwadrat plus V względne V1 V2, C kwadrat się pozbyłem, dlatego że przez je przemnożyłem, równa się V1 plus V2, V1 C kwadrat plus V2 C kwadrat. Następnie robię to samo, czyli wszystko co ma V2 przerzucam na jedną stronę, a wszystko co nie ma V2 przerzucam na drugą stronę. Otrzymuję V względne C kwadrat minus V1 C kwadrat, przy czym C kwadrat wyjąłem przed nawias, bo mogę, równa się,
tutaj wszystko, co ma V2 i V2 będzie wspólne, więc V2 wyciągam przed nawias i w nawiasie będzie C kwadrat minus V względne V1. C kwadrat minus V względne V1. Teraz tutaj mam V2, czyli to muszę wrzucić pod spód. Otrzymuję C kwadrat, otwieram nawias V względne minus V1, podzielone przez ten nawias, czyli C kwadrat minus V względne V1. I teraz to, co robię, co byłoby już od razu taki sam byłby wynik, gdybym tutaj nie mnożył przez C kwadrat, to tu sobie dzielę przez C kwadrat, żeby do tego C kwadrat nie podnosić do kwadratu dwa razy. Czyli jeżeli podzielę górę i dół przez C kwadrat, to stąd C kwadrat zniknie, tu się pojawi przez C kwadrat. Czyli otrzymam V względne minus V1, 1 minus V względne V1 przez C kwadrat. Podstawiam wartości. V względne to jest 0,85C, V1 to było 0,6C, 1 minus V względne, czyli 0,85C razy 0,6C i dzielę to przez C kwadrat. Z tego wszystkiego wychodzi mi V2 równa się 0,51C. Trochę przekształcania wzorów. Chcę pokazać wzór na energię całkowitą w momencie, kiedy podana jest masa spoczynkowa i pęd cząstki. Właśnie. I to wyjdzie na koniec, natomiast samo to, co się dzieje tutaj, to będzie przećwiczenie przekształcania wzorów, czyli operacji matematycznych. Dwie rzeczy, które potrzebuję na początek, to jest wzór na energię całkowitą, mc kwadrat, jego rozpisuję jako m0c kwadrat, to napisałem tutaj w nawiasie sobie, że ładnie wyglądało, 1 minus pierwiastek, znaczy pierwiastek z 1 minus v kwadrat c kwadrat. Pęd to jest relatywistyczny, to jest m0v przez pierwiastek. To, co robię, najprościej mówiąc, to jest wyznaczenie stąd V i wstawienie tego V tutaj. I to właśnie zrobię. Żeby wyznaczyć stąd V, to stąd przejdę tutaj. Od razu pokazuję. To podnoszę wszystko do kwadratu i jednocześnie mnożę przez mianownik. Otrzymam P kwadrat razy 1, czyli P kwadrat minus, bo jeszcze minus tutaj jest, P kwadrat V kwadrat przez C kwadrat. P kwadrat V kwadrat przez C kwadrat. Równa się i to podniosę do kwadratu, czyli m0 kwadrat razy v kwadrat. Jest. Teraz wszystko, co ma v, przenoszę na jedną stronę, wszystko, co nie ma v, zostawiam po drugiej stronie. Czyli po lewej stronie zostanie samo p kwadrat, tutaj, a po prawej stronie będę miał. Po wyciągnięciu v kwadrat przed nawias otrzymam z plusem p kwadrat przez c kwadrat plus m0 kwadrat. Następnie to, co jest w nawiasie, wrzucam tutaj pod spód, czyli zwyczajnie to dzielę. I otrzymuję V kwadrat równa się P kwadrat przez C kwadrat plus M0 kwadrat. Ok, mam V kwadrat. Teraz bez sensu byłoby jeszcze wyliczyć samo V, dlatego że tu trzeba podstawić V kwadrat, bo to po podniesieniu do kwadratu daje V kwadrat. Zatem rozpisuję ten wzór. Energia całkowita to jest MC kwadrat, genialny wzór Einsteinowy, równa się M0 C kwadrat. M0c kwadrat przez pierwiastek, 1 minus v kwadrat przez c kwadrat. W takim razie to na razie zostawiam, to zostawiam, tu za v kwadrat stawiam o tą kobyłę. Czyli m0c kwadrat, pierwiastek, 1 minus p kwadrat przez, i teraz skąd się biorą te c kwadrat? Ja od razu, korzystając z operacji matematycznych, skoro to jest główna kreska ułamkowa, to ten dół mogę pomnożyć przez c kwadrat, bo tutaj jest c kwadrat. W takim razie mnożę ten dół przez c kwadrat i otrzymuję p kwadrat przez c kwadrat, czyli ten człon razy c kwadrat, plus m0 kwadrat, ten człon razy c kwadrat, czyli p kwadrat przez c kwadrat razy c kwadrat, plus m0 kwadrat c kwadrat, stąd się wzięły te c kwadraty tutaj. To ze sobą się upraszcza, oto z tym, i otrzymuję 1 minus p kwadrat przez p kwadrat plus m0 kwadrat c kwadrat. Co robię następnie? Sprowadzam to do wspólnego mianownika, żeby to móc od siebie odjąć i jednocześnie ten pierwiastek przerzucam na drugą stronę i podnoszę wszystko do kwadratu. O, to jeszcze raz. Tu od jedynki muszę odjąć ułamek, więc sprowadzam go do wspólnego mianownika. Najłatwiej jest zrobić taki mianownik, jaki jest tutaj. Jedynka to będzie mianownik przez mianownik, czyli jeżeli odejmujemy 1 minus 2 trzecie, tak na najprostszym przykładzie, to jedynka to będzie 3 trzecie minus 2 trzecie. Ja robię tutaj analogicznie. Biorę mianownik i piszę p kwadrat plus m0 kwadrat c kwadrat, to jest ta jedynka, przez p kwadrat plus m0 kwadrat c kwadrat, to jest tutaj, p kwadrat plus m0 kwadrat c kwadrat, przez p kwadrat plus m0 kwadrat c kwadrat, minus, bo tu jest minus, p kwadrat i znowu ten sam mianownik. Czyli mogę to zapisać na wspólnej kresce ułamkowej, to jest raz. Dwa, przeniosłem to na tą stronę, pomnożyłem razy EC, a trzy, podniosłem do kwadratu. W takim razie z energii się zrobi kwadrat, stąd zniknie pierwiastek, a tu będzie m0 kwadrat c do czwartej. O. Wyraźnie zrozumiałe, wszystko jest ok, patrzę. Dobrze, następnie tu jest p kwadrat, minus p kwadrat, zatem to się uprości. Zostanie mi m0 kwadrat c kwadrat przez ten przez mianownik. W takim razie mianownik przerzucam tutaj i otrzymuję
P kwadrat M0 kwadrat C do czwartej, P kwadrat M0 kwadrat C do czwartej. Po lewej stronie zostaje mi energia do kwadratu M0 kwadrat C kwadrat, czyli to zostało tutaj. Po prawej stronie jeszcze raz P kwadrat M0 kwadrat C do czwartej plus M0 kwadrat C kwadrat, M0 kwadrat C do czwartej. Będzie M0 do czwartej, C do szóstej. Patrzę, co mi się może uprościć. M0 kwadrat się wszędzie uprości, w takim razie stąd znika, tu zostaje z czwartej 2. C kwadrat się uprości, w takim razie tu znika 4, zostaje 2, tu znika 6, zostaje 4. Wyciągam jeszcze C kwadrat przed nawias i otrzymuję, że energia całkowita podniesiona do kwadratu to jest C kwadrat przed nawiasem, stąd skoro wyjąłem C kwadrat, zostaje mi tylko P kwadrat, a tu skoro wyjąłem C kwadrat, zostanie mi M0 kwadrat C do kwadratu. To jest wzór na energię całkowitą z wykorzystaniem masy spoczynkowej oraz z wykorzystaniem pędu relatywistycznego cząstki. Fajne. Zadanie takie trochę dosyć oryginalne jest, dlatego że jest obiekt, który porusza się z prędkością 3/4 c i pytanie jest, jak zmieni się jego gęstość w wyniku obserwacji tego obiektu z Ziemi, jeżeli wiadomo, że on się porusza z prędkością 3/4 c. I trzeba się zastanowić logicznie, co się zmieni w związku z tą obserwacją obiektu z Ziemi w przypadku, kiedy on się będzie z tyłu prędkością 3/4 c poruszał. To jeżeli jest sam obiekt, to wiadomo, że w wyniku poruszania się z tą prędkością czas nie wpłynie raczej na gęstość, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zmieni się masa tego obiektu, dlatego że porusza się z jakąś prędkością. Zmieni się pęd, ale nie o to tutaj pytają. I zmieni się też długość. Przy czym obiekt, z racji, że jest w 3D, to ma trzy wymiary, długość, szerokość i wysokość, i zmieni się tylko jeden wymiar związany z kierunkiem ruchu tego ciała. Czyli w tym przypadku zmieni się wymiar z kierunkiem ruchu związany i do tego zmieni się masa tego ciała. Sama gęstość to jest masa przez objętość, natomiast, to jeszcze dopiszę, żeby było ładniej, masa przez objętość to jest pole powierzchni razy jakaś tam wysokość. I przyjmujemy sobie, że jeżeli to jest graniostosłup, bo nie jest podane tutaj nic więcej, jeżeli chodzi o kształt tej figury, więc najprościej jest przyjąć, że to jest graniostosłup. Czy ja to o, chociaż o, mam graniostosłup. Jeżeli przyjmę, że to jest graniostosłup w postaci mojej ścierałki do tablicy, jeżeli to jest graniostosłup, to za każdym razem jego objętość można policzyć jako pole powierzchni razy wysokość. Czyli ja piszę sobie ogólnie, że w którą stronę on by się nie poruszał, czy tak, czy tak, czy tak, to będzie to pole powierzchni podstawy razy ta długość, która się skróci. I to tam rozpisałem, że jest to pole powierzchni S razy długość, która się skróci, czyli razy L. Jest. W takim razie liczę sobie stosunek gęstości do gęstości zerowej, gdzie ρ to jest ta gęstość, która już się zmieni w wyniku poruszania się, a ρ0 to jest gęstość zerowa w przypadku, kiedy to ciało spoczywa bądź w układzie związanym z nim samym. Równa się. To jest ze względów matematycznych, to powinno być na jednej wysokości, a już tak mi wyszło. Masa przez objętość przez masa przez objętość. Tutaj masa w tym przypadku to jest m0, bo się zmienia. Z relatywistycznych wzorów M0 przez pierwiastek podstawiam razy objętość, przepraszam, przez objętość, czyli razy 1 przez objętość. Zapisałem tak, żeby było mi wygodniej, gdzie objętość rozpisałem jako S razy L, gdzie L to jest L' razy bądź L0. Kto jak woli, tutaj mogę to zetrzeć. L0 razy pierwiastek, czyli podzielić przez masę, to pomnożyć przez odwrotność. Odwrotność tego to jest 1 przez. Zatem mnożę przez odwrotność 1 przez S L0. To jest L0, jest L0, razy pierwiastek. I to jest ta gęstość w wyniku już poruszania się obserwowana z Ziemi, natomiast gęstość zerowa, bądź związana z układem, to jest masa przez objętość, czyli najprościej podstawiam do tego wzoru. M0 przez S razy L0. No i teraz jest kwestia tego, aby poprzekształcać to w odpowiedni sposób i zobaczyć, co z tego wszystkiego może wyjść. Masy się uproszczą, dlatego że tu jest w liczniku, tu jest w liczniku. Podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, więc to mogę przerzucić tutaj do licznika. Będzie S razy L0 i jest przez S razy L0, czyli S z S się upraszcza, L0 z L0 się upraszcza. Masy się poupraszczały i teraz jest 1 przez pierwiastek razy pierwiastek. Iloczyn pierwiastków w tym przypadku spowoduje, że pierwiastek zniknie, czyli zostanie 1 przez 1 minus V przez C do kwadratu. Przy czym to jest główna kreska ułamkowa, więc to możemy wrzucić pod spód. Równa się. Po podstawieniu wychodzi 16 siódmych. O. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o relatywistykę w liceum. Tym filmem jestem w stanie zakończyć ten dział, jeżeli chodzi o relatywistykę w liceum. I na koniec chcę powiedzieć taką jedną rzecz a propos tego samego członu, który występuje we wszystkich wzorach. Fizyka klasyczna jest uogólnieniem, a właściwie uogólnieniem może jest złe słowo. Fizyka klasyczna jest szczególnym przypadkiem fizyki relatywistycznej, przy czym w fizyce klasycznej zachodzi taka zależność, że V jest dużo mniejsze od C. I teraz w którymś filmie obliczyłem to,
że jeżeli przyjmujemy, że ten błąd bezwzględny wynosiłby około 1%, to wtedy wychodzi prędkość 0,14c. I teraz to, co chcę tutaj pokazać, to wklepać w ten kalkulatorek genialny to, co by wyszło z tego członu, gdyby dać tutaj to właśnie, co obliczyłem, czyli te 0,14c. I teraz ja to wklepuję. O, 1,014 kwadrat. Jest coś takiego, przy czym tutaj zostaje 0,14 z tego powodu, że C się upraszcza. Jak to wklepać, wyjdzie 1,000009, czyli w okolicach 1. W takim razie dla prędkości, to ja sobie założyłem, bo oczywiście w zależności od założenia wyjdzie inna prędkość, ale jeżeli ja sobie założyłem ten 1%, to w zależności od tej prędkości, poniżej jej, załóżmy, że stosuję wzory fizyki klasycznej, a powyżej wzory fizyki relatywistycznej. Także to, co trzeba zapamiętać z tego całego działu, to jest to, ten człon, bo on się zawsze powtarza. Jednocześnie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Karol Rogowski. Matmofiza nie zagadka, ogarniam lepiej niż twoja matka.